Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie wszystkie byki, panny kojarożce i zapraszam do czytania tygodniowego. Nie ma czasówki w tym tygodniu, ale są znaczniki. Zaczynamy od byków, moje drogie byki, wy w tym tygodniu, a z buław. Dobrze, działaj, chcesz działać. Możesz poczuć, że to jest ten moment, ta sytuacja, ta okazja do działania, czymkolwiek ta buławowa energia dla Ciebie jest. Tak bym to określiła. To jest jakaś szansa warta uwagi, powiedziałabym. Warta tego, żeby podjąć inicjatywę, bo w rezultacie jest 9 kielichów. Czyli spełnienie marzeń, spełnienie życzeń, bądź duże satysfakcji. Bardzo buławowa energia, bardzo romansowa energia, a później powiedziałabym dużo takiego zadowolenia z tego, co się wydarzyło. Myślę sobie, że ten as buław dla Ciebie określa sytuację, w której po prostu wyczujesz odpowiedni moment do tego, aby szansę, która się nam tu zaprezentowała i jest spójna z tym, czego pragniesz, zainicjować. Cokolwiek chcesz zrobić, będziesz posiadał w najbliższym tygodniu, w moim odczuciu, jak widzę te karty, obie 2, energię, pasję, wolę do tego, żeby po prostu to osiągnąć i jest satysfakcja. Zobaczmy sytuację tego dnia. Karta umiarkowania. Co z tego wyniknie? Głupiec. Wyczekiwanie na nowy początek. Wyczekiwanie. Nie użyłam z premedytacją tego słowa. Takie powiedziałam zachowanie, zachowawczość, powściągliwość, zanim wskoczysz, zanim zdecydujesz, zanim jakby dasz sobie tę szansę, zanim zdecydujesz się zaryzykować, tak? Dla części z Was nowa osoba też. To wszystko razem, te 4 karty razem. Nowa znajomość, nowa, nie wiem czy przyjaźń, może taka o podtekstach romansowych. Bardzo satysfakcjonująca w tym zakresie ze strzelcem, bo on nam się tutaj silnie pokazał, drogie byki. Natomiast generalnie sytuacja tygodnia, uważam, wymaga od Was samokontroli i wymaga od Was troszkę cierpliwości i zdania sobie sprawy, że powściągliwość w tej sytuacji jest pożądana bądź wymagana i utrzymanie jeszcze w moim odczuciu równowagi również w sobie, zanim zdecydujesz się zareagować, zanim zdecydujesz się spontanicznie, może mniej już bardziej, ale jednak może mimo wszystko uda się zachować tu jakąś spontaniczność pomimo wyczekiwania, zanim uda Ci się po prostu i zechcesz z tego skorzystać. Nowego początku. Wyczekujesz nowego początku też. Czymkolwiek dla Ciebie jest ten nowy początek, wyczekujesz go i ten as buław niesie nadzieję na to, że uda się w tym tygodniu, w najbliższym tygodniu to zainicjować. Okej, zobaczmy, jakie są wyzwania. 5 kielichów, rada, wskazówka, cesarz. Nie płacz już za tym, co się rozlało, za rozlanym mlekiem, zostaw to już po prostu, bo tu wyzwaniem tygodnia jest smutek za tym, co było, minęło, za tym, co niezadowalające, za jakąś stratą. To może być też osoba, która za Tobą tęskni, drogi byku, natomiast zobacz, wskazówka cesarz, on ma sprawy zaplanowane, wydaje mi się. Wie, czego chce, wie, co robi, wie, czego nie chce, jest skoncentrowany, jest zdeterminowany. I niezależnie od tego, co się tutaj wydarzyło, co jest wyzwaniem tygodnia, żeby przestać moim zdaniem się rozkliwać nad czymś, co było, minęło z jakiegoś powodu, trzeba wziąć się w garść może, bo tutaj nowe szanse są, wiecie? A w miłości 4 kielichy. A w miłości tu pokazuje się sytuacja, gdzie być może jest to czas, żeby zastanowić się, jak rozwijać sprawy w Twoim życiu miłosnym i czego w ogóle chcesz, co chcesz kontynuować, tak? Tak mi się wydaje, że to jest taki moment troszkę wycofania, trochę zastanowienia się. Tutaj też może być jakieś wahanie lub brak wiary, że coś ułoży się pomyślnie albo satysfakcjonująco. 4 kielichów to jest taka karta, w której no, każdy ma jakąś historię, jedną albo i 10 na temat różnego rodzaju nieudanych relacji, randek jak z horroru i tak dalej, i tak dalej. Tak? Różne niezbyt fajne sytuacje romantyczne, przez które przechodziliśmy. I tutaj myślę sobie, że po prostu trzeba pomału, na spokojnie podchodzić do spraw miłosnych i nie zakładać,
że ta sytuacja romantyczna będzie, będzie niesatysfakcjonująca, być może tak jak poprzednie, tak? Że ta okazja, ta sytuacja, ta konkretna osoba, być może nowa, będzie koniec końców, to cię nie usatysfakcjonuje, tak jak wcześniej miało to miejsce z kimś innym na przykład. Dlatego wydaje mi się tutaj, wyczekujesz odpowiedniego momentu być może. Dziękuję. Słuchajcie, tasujemy karty i zapraszam panny. Okej, jestem prawie gotowa. Raz, dwa. Zaczynamy. Ty w tym tygodniu, droga panno, pokazujesz się w energii królowej kielichów pełnej zrozumienia, cierpliwości, uważam, wyczuwającej dużo, no może to być też twoja przyjaciółka, podążasz za sercem jak dla mnie, taka empatyczna osoba. To bym chciała określić. Co w rezultacie przynosi trójkę kielichów? No słuchajcie, tutaj przyjaźnie damskie są ważne, uważam. Przyjaźnie, znajomości z kobietami, tutaj niewątpliwie te babeczki dobrze się bawią, ponieważ na tej karcie pokazują się, że tak powiem, właśnie dla mnie takie informacje na temat, po prostu spędzam czas z psiapsiułami, z koleżankami, ze znajomymi, to mogą być również panowie w waszym otoczeniu. W każdym razie wy wiecie, z kim się dobrze czujecie, bo to jest dla mnie taka karta dobrego samopoczucia, interakcji z ludźmi, których naprawdę lubię. I to się tutaj pokazuje. Przyjaźnie, znajomości, taka trochę jeszcze poświąteczna atmosfera, słuchajcie. Zobaczmy dalej. Sytuacja tygodnia. Rycerz kielichów. Sytuacja tygodnia, rycerz kielichów. A co z tego wynika? Paź kielichów. Tutaj, jeśli to jest miłosne, to wydaje mi się, że obie te karty wskazują, że jesteś gotowa na kolejny krok, albo gotowa na to, żeby wrócić na rynek randkowy, tak? No, to zależy od sytuacji, w której jesteście, jak zawsze wszystko, bo to każdy z nas przechodzi różne etapy w życiu. Jeśli to mogą być świeże relacje, generalnie to całkiem uroczo i tak ujmująco, natomiast to zależy, no, a może niezbyt dojrzale. Jak wam to powiedzieć, bo niby przyjemnie, tak? No czemu nie? Tutaj jakby jest na czym oko zawiesić, natomiast jakoś tak nie czuję, jeśli to jest jakiś wasz adorator, to robi to w sposób taki, powiedziałabym, bardzo uroczy, natomiast niech może jakieś czyny pójdą za tymi słowami na przykład, to troszkę taka energia się pokazuje. Brakuje tu troszkę dojrzałości. Jeśli chodzi o kwestię tego człowieka, tak sobie myślę. Natomiast zwróćcie uwagę, że macie na razie cztery karty i wszystkie cztery są kielichowe i bardzo satysfakcjonujące, więc wydaje mi się, że to jest taki moment po prostu ukontentowania i zadowolenia pomimo wszystko. Coś, co sprawia nam radość, coś, co odbieramy jako przyjemne. Wyzwanie tygodnia. Siedem buław. Świetna jest ta karta. Nie i koniec. Ja wiem, czy to wyzwanie. Nie, to znaczy nie, prawda? Więc jakby wydaje mi się, że tutaj jako wyzwanie siódemka buław zachęca do tego, żebyś zajęła stanowisko, droga panno, powiedziałam, słyszeliście, co powiedziałam? Żebyś zajęła stanowisko, droga wanno. Droga panno, chodzi o to, żebyś zajęła stanowisko. Krótko mówiąc, tak? Oceń sytuację, zaangażuj się do pewnego stopnia, powiedz co myślisz, bądź merytoryczna. Jeśli trzeba, powiedz nie po prostu. A co z tego wynika? Albo ty wiesz doskonale, co dla ciebie, a co nie. Więc jakby myślę, wydaje, że to jest prosta odpowiedź. Masz wgląd w pewne sytuacje. Jesteś bardzo silnie połączona ze swoją intuicją, więc ta siódemka buław dla mnie to jest panna, która mówi dzięki, nara, nie bardzo,
Nie muszę ci tłumaczyć dlaczego nawet, tak? Więc. A w miłości karta transformacji, karta wewnętrznej przemiany, słuchajcie. I teraz powiem wam szczerze. Tutaj może ktoś z kim na przykład, bo to jest taka karta, gdzie jeśli chodzi o znajomości na przykład internetowe, ktoś znika albo w ogóle ktoś znika, przestaje się odzywać, nie wiadomo o co chodzi, albo relacja się trochę zatrzymuje, przechodzi jakąś taką transformację właśnie. Więc i te dwie karty wcześniej, o nich nawet pomyślałam, aha, żeby nie było tak, że po prostu panna powie nie i ta osoba się po prostu zamilknie, przestanie się odzywać. Już nie chcę powiedzieć, że się obrazi, tak? No jeśli jest niedojrzała i tak zareaguje na twoją asertywność, no gratulacje, to tylko sama się upewnisz w tym. Natomiast wydaje mi się, że to może chodzić o sytuację natury romantycznej, bądź jakąś znajomość, gdzie wyrazisz swoją opinię dosyć jasno a propos sytuacji, konkretna jakaś rozmowa i to nie pójdzie po myśli tej osoby, którą tu widzimy. I ona się przestanie odzywać. Więc bądźcie na to przygotowane, moje drogie. Nie sądzę, żeby to na was wpłynęło, szczerze mówiąc, z drugiej strony, ale ogólnie transformacja w miłości oznacza zmianę. Zmianę taką niewidzialną, zmianę najczęściej w was, przepraszam. Może czujesz, że nic nie jest już takie, jak było i że też w ogóle czas na zmiany jakieś, tak? Wydaje mi się, że to jest też taka karta, która trochę zachęca do tego, żeby się zastanowić ogólnie nad tym, czego pragnie twoje serce. Tak mi się jakby to pokazuje. Szczerze mówiąc, to chyba, że macie skorpiona w waszym życiu, no to ten skorpion to się pokazuje jako silnie po prostu zainteresowany wami w relacji z wami na przykład, no to on jest. Tak, jeśli panna ma w życiu skorpiona, to tutaj jest miłość ze skorpionem, ale też uważam, że jeśli na przykład miłość miłością, natomiast jeśli panna powie bardzo konkretnie nie, nie tędy droga, mój drogi, no to tutaj ta arcykapłanka oznacza, że ta osoba zamilknie, przestanie się odzywać bądź się obrazi. Sprawdźcie sobie ascendent, bo powiem szczerze, bardzo specyficzny przekaz jest, tak, więc... Dziękuję wam bardzo i teraz zapraszam koziorożce. Uwaga, wy w tym tygodniu, karta sądu, a w rezultacie zmiana, ponowna ocena sytuacji, która powoduje zmianę, wykorzystanie nowych możliwości, wykorzystanie okazji, no trochę taki łut szczęścia powiedziałabym, coś wprawiamy w ruch, punkt zwrotny, ale to wynika z tego, że albo wracacie do jakiegoś swojego dawnego pomysłu, albo ponownie oceniacie jakąś sytuację i uznajecie, że tak, to jest właśnie ten moment, kiedy ja zechcę wykorzystać to czy tamto, tak? Wrzucić w ruch to czy tamto, wprawić w ruch, to miałam na myśli. Bo tu są okazje i możliwości, ale one wynikają moim zdaniem trochę z odrodzenia. Z odrodzenia spojrzenia na sprawę, z odrodzenia, czyli powrotu do starych koncepcji, albo z przebudzenia twojego, drogi koziorożcu. To jest też dla mnie energia, powiedziałabym, zmiany po przebaczeniu. Dla części z was być może, tak? Sąd ostateczny czasami informuje o pokonaniu trudności, nie było łatwo i później właśnie następuje zmiana na lepsze. Idziemy dalej. Sytuacja tygodnia, 10 kielichów, cud, miód. A co z tego wynika? Karta sprawiedliwość. Karta sprawiedliwość, 10 kielichów, karta sprawiedliwość. Jeśli są tu koziorożce, które chodziły na jakieś terapie ze swoim partnerem, rozmawialiście dużo o sobie, o waszej relacji, pracowaliście nad sobą, to te karty niewątpliwie mówią, że idziecie w dobrą stronę i nastąpi jakiś przełom, to chciałam powiedzieć. 10 kielichów jako sytuacja tygodnia oznacza raczej, powiedziałabym, dążenie do zadowolenia przy karcie sprawiedliwość albo w ogóle takie poczucie, że jest się z czego cieszyć w końcu, tak, w moim życiu osobistym. W moich relacjach, to chciałam powiedzieć. Szczególnie z wagą jest się z czego cieszyć, to jeszcze chciałam powiedzieć, bo jeśli macie wagę w swoim życiu, to bardzo ładnie nam się tutaj pokazuje. Zobaczmy zatem wyzwanie.
A wskazówka, magik. O, wyzwanie może być, powiedziałabym, wrzucenie na luz, jakaś impreza, bądź imprezowanie, bądź po prostu takie chwile bardziej spontaniczne. Wydaje mi się, że powinieneś też powiedzieć, już wiem, drogi z koziorożcu, już wiem. Co tobie sprawi przyjemność, radość? Rozmawiaj o swoich potrzebach, to jest wskazówka. No tak, po prostu. Rozmawiaj o swoich potrzebach, o tym, co ciebie by ucieszyło. Niekoniecznie wszystkich dookoła, bo to się pokazuje trochę jako wyzwanie. Wskazówka na to magik. Magik to jest też oczywiście kreacja i tak dalej, ale również komunikacja o potrzebach. Więc zachęcałabym do koziorożców, żeby komunikował się, rozmawiał świadomie o swoich potrzebach. Ale takich potrzebach, które nam się pokazują w trójce kielichów, a w trójce kielichów mamy zazwyczaj sytuacje, które przynoszą nam radochę. Zobaczmy teraz, co tam w miłości. A w miłości królowa buław. No kochane moje, królowa buław to jest osoba, która przykuwa wzrok, za którą, że tak powiem, głowy się odwracają. I to wynika z osobowości, z takiej aury, która promienieje. To nie zawsze, bo to jest kwestia gustu oczywiście, to nie musi być najbardziej atrakcyjna osoba w danym pomieszczeniu czy w danym pokoju, ale to jest, królowa buław reprezentuje kogoś, kto kocha siebie tak mocno, że nigdy nie przeprasza za to, kim jest, a zazwyczaj jest sobą. Więc niewątpliwie, moje drogie panie, przykuwacie uwagę otoczenia. I to jest zresztą osoba niesamowicie seksowna, ale ten seksapil bierze się nie tylko z wyglądu, tak jak wspomniałam wcześniej, ale również z poczucia własnej wartości, z pewności siebie. Więc taka to jest informacja dla koziorożców, jeśli chodzi o miłość. Dziękuję bardzo, sprawdźcie sobie ascendent, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.